Doroczne obchody Dni Autyzmu i organizowane przy ich okazji imprezy sprawiają, że nasza wiedza na temat zaburzenia jest coraz bardziej komplementarna. Skala problemu jest porażająca. Autyzm dotyka co najmniej 1 na 300 dzieci w Polsce. Dzięki takim imprezom, jak chociażby konferencja naukowa Autyzm na co dzień w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Suwałkach, świat dla ludzi z autyzmem zmienia się. Udaje się pozyskiwać środki finansowe, przyjęto kartę praw dla osób z autyzmem. Mimo to jest jeszcze sporo do zrobienia. Cykl konferencji w ośrodku szkolno-wychowawczym otworzyło wystąpienie dietetyczki z Poznańskiego Instytutu Mikroekologii. Ogólne badania, które wykazały, bo każde badanie będzie badało inne bakterie i będzie porównywało inne bakterie, ogólnie wykazano, że jest zmniejszona różnorodność mikroflory, czyli mamy mniej bakterii, i to będzie negatywnie wpływało na dzieci ze spektrum. Zuzanna Baraniak starała się ukazać, że bakterie jelitowe mogą mieć wpływ na to, jak funkcjonują nasze dzieci, a także, że dzięki diecie i odpowiednim suplementom możemy poprawić ich stan. Jeżeli chodzi o mikroflorę, to bardzo dużo dzieci ma problemy właśnie z mikroflorą, czyli to, jakie mamy bakterie w jelicie. Właśnie poprzez nasz styl życia, poprzez to, jak, gdzie się wychowujemy i jak się wychowujemy. Najczęstszą grupą dzieci, które trafiają właśnie z problemami żołądkowo-jelitowymi, z biegunkami, z zaparciami, czy z właśnie schematyzmami żywieniowymi, czyli jedzą określone rzeczy i jest to bardzo, bardzo mały procent, to są właśnie dzieci ze spektrum autyzmu, ale też dzieci z atopowym zapaleniem skóry. To też jest bardzo duża grupa pacjentów, która dostaje bardzo dużo leków od lekarzy, a ta dieta nie jest w ogóle w żaden sposób zmieniona, a to ona będzie tutaj decydowała o tym, jakie bakterie mamy w jelitach. Nic na siłę. Jeśli chcemy osiągnąć długotrwały efekt, musimy nastawić się na długotrwałą zmianę przyzwyczajeń żywieniowych. Brzmi prosto, ale tak naprawdę to właśnie zmiana nawyków jest największym problemem. Mamy jakiś sposób na to, żeby zmienić te nawyki? Próbować. A gdy się nie uda, spróbować ponownie malutkimi kroczkami. Nigdy nie jest za późno.